Grzegorz Schetyna na marszałka Sejmu? Wyobraża sobie pani tą kandydaturę? Przepraszam, no ja dopiero dzisiaj rano dowiedziałam się o tej kandydaturze. Jaką decyzję podejmie mój klub parlamentarny i szef mojej partii, tego nie wiem, na spokojnie. Oczywiście mamy jeszcze czas, bo jest cała procedura związana z zaprzysiężeniem, więc się nie spieszy. Natomiast niezależnie jaką decyzję podejmie mój klub, ja wiem jaką ja podejmę decyzję. Jeśli będzie dyscyplina głosowania, to wtedy poproszę, żeby mnie z tej dyscypliny zwolniono. Ja będę przeciwna panu Grzegorzowi Schetynie. A dlaczego? Kilka jest przyczyn. Pierwsza taka, że nie odpowiada mi jako człowiek. Druga taka, że jestem członkiem, jak Państwo wiecie, Komisji Śledczej Hazardowej. Uważam, że dopóki ta komisja nie zamknie swoich prac i nie domknie jej bardzo rzetelnym raportem w stosunku do wszystkich osób, które występowały przed tą komisją, to myślę, że wszystkie te osoby powinny być poza nawiasem, jeśli idzie o ubieganie się o funkcje najważniejszych osób w państwie. Absolutnie nie przesądzam tutaj o żadnej winie bądź braku winy, bo to byłoby nie w porządku, ale uważam, że dopóki sprawa do końca nie zostanie wyjaśniona, tym bardziej, że jednak pan premier Donald Tusk nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na pytania komisji, dlaczego zapadła decyzja o dymisji pana Grzegorza Schetyny, jak państwo wiecie, z urzędu ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dlatego uważam, że to jest bardzo poważny urząd w państwie, to jest druga osoba w państwie i ja będę przeciwna Grzegorzowi Schetynie.